spędzimy razem ten weekend. I dzisiaj pospałam sobie trochę, jak chyba widać, bo wczoraj miałam zaliczenie z farmakologii, kolokwium, które było trudne. Bardzo trudne. Bardzo trudne. Jakby większość ludzi pewno wyszła i powiedziała, że jakby no way, nie zdamy tego, 70% czy 80% roku obleje, bo tak właśnie mówili jakby w poradnikach zeszłych lat, że mieli 70% odblewa to pierwsze kolokwium. Ja wyszłam i miałam wrażenie, że nie było tragicznie, co tak dla mnie jest dziwne, bo ale to może też wynika z tego, że po prostu obstawiałam, że ono będzie bardzo, bardzo, bardzo trudne i takie też było, no surprise. No i w tym tygodniu dużo się uczyłam ze względu na to kolokwium i teraz jest weekend i dzisiaj właśnie pospałam i planuję teraz wyjść na siłownię, potem muszę zacząć z powrotem mikrobiologię. Ten tydzień będzie ciężki, przyszły tydzień też będzie ciężki, ale that's okay. Jak jest ciężko, to nie zawsze znaczy, że jest źle, po prostu jest ciężko i tak wyglądają stycznie, dlatego też stwierdzam, że nie można odpowiadać na pytanie, czy lubisz swoje studia w styczniu. Po prostu jest ciężko, musisz zasuwać prawie codziennie, siedzieć nad tymi książkami, nad quizletami, nad prelatą medycyną i po prostu oglądać, uczyć się i uczyć i uczyć. I ja jakby też nie jestem, wiecie, idealnym człowiekiem, to znaczy na przykład w grudniu, jak były święta, to w większości po prostu siedziałam, odpoczywałam, spędzałam czas z rodziną, przez co później został mi tydzień, czy tam nawet trochę jakby więcej na tą farmakologię, no i po prostu musiałam zasuwać i nie wiem, czy to zdałam, czy nie zdałam, no ale uczyłam się dużo. Jak med studenty wrzucają cokolwiek w content w internet, no to zawsze jest takie, wstaję o 5:30, potem jakby zasuwam na siłownię, potem robię 10 godzin nauki, potem wstaję kolejnego dnia, znowu robię 10 godzin nauki i to już się uczę i w ogóle jestem idealny. No ja tak nie mam i mam wrażenie, że też na tych studiach jakby after all nie musisz się aż tyle uczyć, ale po prostu jak czegoś nie zrobiłeś wcześniej, tak jak ja na przykład teraz miałam zaległości, no to masz dwie opcje, albo po prostu jesteś skazany na drugie terminy, albo zasuwasz i się uczysz jakby po nocach. No niestety nie jest to zdrowe, no ale tak to wygląda. Dzisiaj chcę sobie chyba zrobić taki dzień trochę luźniejszy, bo wiem, że w przyszłym tygodniu będzie codziennie nauka i potrzebuję trochę chillu w głowie. Jeszcze zostaję teraz na weekend w Warszawie, co mnie bardzo cieszy, że nie muszę już nigdzie jechać teraz. Mam jedzenie w mieszkaniu, może coś będę musiała dokupić, ale jakby mam coś do jedzenia, więc jest to dobrze. Chyba pójdę na pieszo i sobie puszczę podcast Hubermana. Staram się słuchać ostatnio, bo są mega fajne i polecam na przykład ten ze snu. I mogę go wrzucić gdzieś tutaj, link. Idziemy. Zrobię sobie walk. Tak w ogóle, nie wiem, tak mi brakuje takiego czasu, żeby móc sobie robić 3 godziny trening codziennie i potem iść na pieszo i potem robić sobie zdrowe jedzonko i w ogóle kocham to i tak mi brakuje tych treningów. Właśnie ostatni raz robiłam trening we wtorek, a dzisiaj jest sobota i dla mnie to jest mało. No, więc jest mi trochę smutno, ale jak już tak mam, że mam dużo zaliczeń, to na przykład staram się chodzić na pieszo na uczelnię i to już jest jakikolwiek movement tygodniowy. Kupiłam sobie od babci na święta takie poszewki na poduszki i są ekstra. Tak mi się podoba ten kolor. Weszłam jeszcze przed siłownią do Ojsza, bo mam kartę podarunkową ze świąt i może sobie kupić coś. Yuppa brunch! Zrobiłam sobie obiadek, to jest tofu, kasza i jakieś warzywka. Świetny kąt nagrywania, Basia. Mam bardzo puszyste włosy, bo nie użyłam odżywki i dopiero wróciłam niedawno. Zjadam i idę do biblioteki, bo już jest jakaś 16. Nie zdaje mi się w bibliotece, więc stwierdziłam, że może do nich chociaż na chwilę pójdę. Na chwilę, bo jest tylko do 20:30 Narodowa, a to jest ostatnio moje ulubione miejsce na ziemi, dosłownie. I tak, mam już outfitik mega wygodny, założyłam sobie bluzę i nowe spodnie, założyłam yoga pants. Jej! I nie mogę się czekać, w sumie będzie fajnie. Dzisiaj słuchałam sobie dwóch podcastów Hubermana i dlatego możecie przekalkulować, ile mi się zeszło na siłowni, skoro zdążyłam wysłuchać półtorej, no bo jeden kończyłam tylko.
No ale generalnie super sprawa. W sensie bardzo polecam, jak jeszcze ktoś jest jakkolwiek medyczny, to słuchanie Hubermana jest ekstra. Ostatnio wolę słuchać tego na siłowni niż muzyki. I słuchałam teraz o Focus, w sensie jak się uczysz skupieniu, które musiałam sobie zawsze tłumaczyć. Słuchałam właśnie o skupieniu, jakby co powinno się... No, różne aspekty, jakby co musisz pozmieniać w swoim, żeby się skupić dobrze w trakcie nauki i jakieś takie protipy. No, więc fajna sprawa. Dobra, włączę sobie coś może jeszcze i zjadam. Jestem tak happy, że jest weekend i jestem tutaj w Warszawie i nie muszę jechać nigdzie. Serio, w sensie I love it, jest mi to tak dobrze i wiem, że powinnam zasuwać tą nauką. No, ale ten odpoczynek dzisiaj przez tą połowę dnia to było to, czego tak potrzebowałam, to było wspaniałe. Naprawdę. My best life po prostu aktualnie. Dobra. Kochana. Kakao na drogę. I tu ptamy jeszcze do biblioteki, nie będę miała dużo czasu, ale no, coś porobię. Chwilkę chociaż. Dzisiaj mam taki dzień trochę nadrobienia zaległości, jeśli chodzi o relacje z ludźmi. No bo jak się uczysz, to nie masz czasu zadzwonić i spytać się, ej, co u ciebie słychać? Więc dzisiaj byłam z paroma osobami. Pierwsza godzinka dan, robię sobie quiz dla z mikrobiologii i siedzę z Emily, więc miło. Robię sobie jakiegoś omleta kawowego. Zrobiłam omleta, jednak nie czekoladowego, tylko takiego jakieś o smaku ciastka i z orzeszkami, z jakimś sosem i marchewką. Idę zrobić sobie śniadanie i potem jadę na Bów. Dzisiaj mi się trochę ciężko wstawało. Jest 8:30. Wróciła zmiana planów i poszłam sobie panne jedzenie. Było się trochę w Warszawie, byliśmy na Romie i było przepyszne. I teraz poszłam trening i teraz się turlać na bieżni. Ale pisałam sobie, że pójdę i miałam rzeczy w torbie, więc są, mam pójść. Jest nie ma jedzoma, więc chyba powinienem dzisiaj poświęcić szkołę. Stanowisko robienia jedzenia na jutro na wynos i sobie wrzuciłam magnes jeszcze. Mam nadzieję, że moje łydki wytrwają po dzisiejszych 10 km. Obudziłam się sama z siebie przed czasem, przed budzikiem w sensie. Jedziemy najpierw dzisiaj na cytologię, potem do stomatologa, potem do biblioteki, na anatomię i znowu do biblioteki. Idę sobie zrobić cytologię, więc każda dama, która to ogląda, remember about your cytologię.
stwierdziłam, że i tak muszę umyć głowę, więc biegnę szybko na siłownię i tam się umyję i pójdę do sauny i będę robiła sobie quizlety po prostu z mikrobiologii w trakcie chodzenia po bieżni. Wróciłam, jeszcze się nie umyłam, ale robię meal prep, w sensie przygotowuję sobie warzywka, żeby nie musieć ich kroić już w tym tygodniu. To na jutro już prawie ready. Tak właśnie leci życie. Jest 22:30, ja jeszcze muszę wysuszyć i ogarnąć włosy, bo nie będę ich myła na pewno przez najbliższe 3 dni. Nie ma opcji, mam teraz tak długie włosy i do panie o nie. A ostatnio weszłam w tą fazę Olaplex odżywka i w ogóle mycie nie... raz w tygodniu i staram się, żeby były ładne. Jeszcze wysuszyć je na szczotkę i coś tam. I dopiero jeszcze siądę na chwilę do mikrobiologii i idę spać jutro na 8, a jest 22:30. A sleep priority. Dobranoc. Dobra, więc jestem już na lodowej, planuję tu się dzisiaj do końca, czyli do 20:30 i czytać mikrobiologię. Co? Jeszcze nie wiem, ale tak. Zgłodniałam już. Cześć. Wróciłam już do mieszkania z biblioteki, bo już zaczęło mnie łapać po pierwsze zmęczenie, a po drugie jakiś taki stres, że zaczęło mi się chcieć płakać trochę bez sensu, bo myślę sobie, że to są to wyniki z farmakologii. No i jeśli ktoś to obleje, no to będzie naprawdę ciężko jakby połączyć te wszystkie zaliczenia, bo będziemy mieć mikrobiologię, farmakologię i egzamin z genetyki w jednym przeciągu tygodnia dosłownie. Więc bardzo się tym w sumie zaczęłam stresować, wiem, że bez sensu, bo i tak nie mam na to wpływu, no ale jakby człowiek nie maszynął, nie mogę się wyłączyć i stresuję się. No i tak ja mam poczucie, że dobrze by było, żebym zrobiła jak najwięcej z tej mikrobiologii, żebym jak jutro dostanę wynik, to jakby wiecie, nie czuła, że jestem na zero z tym i na zero z tym. No ale zrobiłam dzisiaj mało, bo zrobiłam sobie paręnaście, ale nawet nienaście stron z skryptu i jakby przerabiałam prezentację trochę. No, więc tego jest mega dużo. Jeszcze jak to jest otwarte, to będzie ciężko. Ale teraz chyba chwilę sobie odpocznę, bo głowa już mnie boli. Jest gdzieś tak 19 i zjem sobie to, co spakowałam na lunch wcześniej, czyli hummus z marchewkami. I jeszcze zrobiłam sobie dużą porcję kakaoko.